12 listopada 2023 roku. Lotniskowiec Odkrycie. Co tam, kapitanie, pan myśli o tym? Nowy sprzęt, nowe myśliwce. No właśnie, widzę, aż jestem zachwycony. Jak ta nasza flota się rozwija pięknie, aż miło popatrzeć. W międzyczasie jeden z myśliwców podchodził do pasa startowego. Zulu 5, 4, 6, 1, 8. Masz pozwolenie na start. Tu Zulu. Okej, dzięki. Życzę wam miłego dnia i trzymajcie się. Okej, zielone światło, możesz ruszać z buta. Rozumiem. Ale wystartował z buta. Więc widzi pan, panie kapitanie Piorun, jak chcemy, to umiemy. Widzę, panie admirale, że flota nie szczędzi środków i nie tylko. No, to jest właśnie podstawą. Nie pozwolimy, żebyście lecieli do układu Equestrii wyposażeni w byle co. Najnowsze myśliwce, Raptory i Velociraptory powinny wam wystarczyć. Mamy też harpie, a harpie to już bardzo zaawansowana broń. Słyszałem, że mają problem z Imperium Gryfońskim. Tak, ale to jeszcze nie jest powód do zmartwień. Jak dla mnie jest. To co mamy zrobić? Następne instrukcje otrzyma pan na orbicie. Na razie okręt jest w stoczni. Stocznia Superquitu da sobie radę. Najnowsza broń, uzbrojenie, torpedy nie tylko. Powinno wam wystarczyć. Zapasów dostaniecie na ponad 15 lat. Rozumiem. Czy jeszcze coś ogólnie? Nie, na razie to powinno wystarczyć. Mam nadzieję, że się zrozumieliśmy. Tak. Fajnie. W tym momencie jeden z myśliwców harpia podchodził do startu. Teraz pan kapitanie zobaczy, co my potrafimy. Flota nie szczędzi pieniędzy. No ja myślę, panie admirale, ale sam pan wie. Patrz i ucz się, co flota potrafi, jak się dobrze kasa sypie. No, faktycznie, muszę przyznać, że wow, to było coś. No, właśnie o tym mówię. Okej, panowie, powiedział admirał Jałocha do słuchawki Bluetooth w uchu. Puśćcie jeszcze dwa tankery, zanim mi niech lecą. Tak jest, i tu wieża, wypuszczamy tankery zgodnie z pana rozkazem. Fajnie, fajnie. Więc widzisz, jak wyruszycie, będziecie mieli nawet czym walczyć. Dobra, to dzisiaj to był tylko taki pokaz tego, co my możemy. Niech Imperium Gryfońskie się trzęsie ze strachu, bo jak przyładujemy w ich stolicę Gryffindor, to podejrzewam, że zostanie z nich tylko dziura w ziemi. Celestia na to nie wyrazi zgody, dlatego pewne operacje wykonacie poza plecami Luny i Celestii. To jest... Posłuchaj, oni ich prawdopodobnie zniszczą za rok, za dwa. Flota Equestrii to banda posklejanców sklejonych superglue razem do kupy i niby co, oni tymi włóczniami i magią mają ich rozpiździć. Oni mają okręty bojowe, lotniskowce, niszczyciele, a oni nic nie mają. Zanim oni to wszystko zbudują, minie 10 lat, a my jesteśmy na miejscu. Jeżeli nie masz palić działami fotonowymi, wszystko co tam się da, nawet aż pierza będą lecieć. Rozumiem,
Jeżeli coś będzie nie tak, masz się ze mną kontaktować. Tak jest. Ku chwale ojczyzny i z duchem twoim.